Co to była za wizja, którą Bóg nam pokazał? Co było jej istotą? Są to punkty cztery po osiem. Po pierwsze lekcje biblijne, po drugie zaangażowanie społeczne, po trzecie seminaria tematyczne, po czwarte ewangelizacja, po piąte pozostanie w kontakcie. Teraz słuchajcie uważnie. Wszystkie te elementy są istotne. To jak w samochodzie. Macie silnik, ale nie macie skrzyni biegów, samochód nie pojedzie. Jeśli natomiast macie napęd, ale nie macie alternatora, też nie pojedzie. Musicie mieć wszystkie części, aby ewangelizacja była skuteczna. Trudno oczekiwać i mówić: Mieliśmy jeden miesiąc ewangelizacji i oczekujemy nowonarodzonych dzieci. Nie słyszałem jeszcze o dziecku z jednomiesięcznej ciąży. To nazywa się aborcją. Jeśli spodziewasz się dziecka, musisz przejść przez dziewięciomiesięczną ciążę. Dlaczego oczekujemy, że ludzie po jednomiesięcznej akcji zmienią Całe swoje życie. Ludzie nie są na to jeszcze gotowi. Musisz z nimi pracować, musisz dać im czas na zmagania, na modlitwę, na zrozumienie i podjęcie decyzji, jeśli zależy Ci na tym, aby pozostali. Rozumiecie? To jest pierwszy warunek. A drugi, Twoja lokalna społeczność musi Wam najpierw zaufać, aby do Was przyjść. Jeśli Was nie poznają, nigdy do Was nie przyjdą. Numer jeden. Lekcje biblijne. Przy okazji, którą mamy godzinę? O nie, późno już. Musimy kończyć. Nie możemy skończyć jutro rano. Muszę wyjechać z rana. Mam zaledwie kilka godzin przed odlotem na Ukrainę. Lekcje biblijne to zupełna podstawa, to klucz. Lekcje biblijne trwały u nas 7 do 9 miesięcy. Nie jeden miesiąc. Trwały 7 do 9 miesięcy. Był to czas, aby ludzie mogli przemyśleć rzeczy i podjąć świadomą decyzję. Z każdej czwórki studiujących, trzy osoby odpadały, a jedna zostawała. Nie przeprowadzaliśmy tych lekcji w Kościele i nie nauczaliśmy nikogo. Ludzie nie lubią, jak się im mówi, co mają robić. Kim ty jesteś, aby mnie pouczać? Aby mi mówić, że mam święcić szabat, albo że mam wierzyć, albo że mam się zmienić czy przestać palić? Kim ty jesteś, aby to mówić? Ludzie po prostu tego nie lubią. To rola Ducha Świętego, aby ich zmieniać, a nie Twoja czy moja. Oni muszą to odkryć i oni muszą z tym się zmagać. Duch Święty musi ich przekonać i oni sami muszą podjąć decyzję. To nie ty masz ich naciskać czy przymuszać. Nie masz być sprzedawcą. Zanim przeprowadzaliśmy lekcję, nasz brat zrobił szkolenie. Zasada numer jeden. Nie nauczasz. To co mam robić? Nic. Nie otwierasz ust. A co jeśli zadaję pytania, nie odpowiadasz. To najprostszy sposób udzielania lekcji: trzymać buzie na kłódkę. To jaka jest moja rola? Jesteś tam, aby słuchać i aby się modlić. To wszystko. To proste. Nie martw się, jeśli nie umiesz przeprowadzać lekcji biblijnych. Nie masz tego robić. Twoją rolą nie jest udzielanie lekcji, ale słuchanie i modlenie się. Twoją rolą jest modlić się za nich. Mają wiedzieć, że się o nich troszczysz. A co jest naszym nadrzędnym celem? Jasne, że chcemy, aby się ochrzcili, ale nie chrzest jest sednem ani to, aby stali się adwentystami. Sednem jest zbudowanie przyjacielskiej relacji. Tylko metoda Chrystusa. Jezus nawiązywał przyjaźń i budował zaufanie. Ellen White pisała, że nigdy nie przekonamy nieznajomego, ale przyjaciela. Waszą rolą jest zatem co? Budowanie relacji. Pamiętajcie o tym. Pamiętacie? Słuchajcie uważnie. Odnośnie lekcji dowiedzieliśmy się już, że jeśli nie zostałeś zaproszony do domu, te osoby nie zostały ochrzczone. Ludzie nie czują się komfortowo idąc do jakiegoś kościoła, ale czują się dobrze u siebie w domu. Są u siebie i czują się bezpiecznie. Zatem my poszliśmy do nich. Nie oczekiwaliśmy, że przyjdą do nas. Niewiele osób byłoby tak naprawdę gotowych przyjść. Istnieją całe pokolenia ludzi, którzy nigdy nie poszliby do Twojego kościoła. I to dobrych ludzi jedni młodzi, inni sekularyzowani, inni sceptyczni, jeszcze inni uprzedzeni czy zbyt wygodni i nigdy do Was nie przyjdą. To wy musicie iść do nich, bo Bóg ich kocha. Po pierwsze, lekcje biblijne w ich domach. Po drugie, wy ich nie nauczacie. Po trzecie, na podstawie przeprowadzonych badań w północnej Ameryce w okresie pomiędzy zakończeniem szkoły a swoją śmiercią, 72% ludzi nigdy nie przeczytało książki. Słyszeliście? 72% osób od ukończenia szkoły do końca swego życia nie przeczytało ponownie książki. Ale te same badania pokazują, że te same osoby spędzają średnio 9 godzin dziennie na siedzeniu w internecie, oglądaniu telewizji czy aktywności na telefonie. Jest to średnia. Jedni robią tego mniej, a drudzy więcej. A zatem przez 9 godzin żeglują pomiędzy internetem, telewizją i telefonem. Ludzie mają wyprane mózgi przez media. Słuchajcie uważnie. Jeśli przedstawicie im prawdy na temat szabatu, będą się z Tobą kłócić, ale jeśli usłyszą o tym z telewizji, to nie spotkałem przeciętnej osoby, która kłóciłaby się z telewizją. A Wy spotkaliście takie osoby? Ludzie są tak uzależnieni od telewizji, że nie potrafią jej wyłączyć. Czy lubią to, co w niej leci, czy się z tym zgadzają, czy nie, ona i tak jest włączona. Niech zatem telewizja ich uczy. Dlatego, że przez słuchanie będą pod Jej wpływem. To bezpośrednio trafia do ich mózgów. Jeśli szatan używa telewizji, aby faszerować ludzi złymi rzeczami, to czy nie powinniśmy używać telewizji do głoszenia Ewangelii? Więc zamiast dawać ludziom materiały na piśmie, rozdawaliśmy im materiały na DVD z tą samą treścią, a młodym osobom wręczaliśmy pendrive. Na nich nagrane były lekcje biblijne, słowo po słowie, co na materiałach pisanych. I pamiętacie statystyki? Ci, którzy dostali materiały na piśmie, zaledwie przeczytało je kilka procent, a te same materiały obejrzało 100 procent. Ludzie kochają oglądać. I nie chłócą się z telewizją. Może będą się zastanawiać, czy się z tym zgadzają. Może zapytają się ciebie, co na ten temat myślisz. Ale nie mówię im wtedy, musisz w to uwierzyć. To sprawa między tobą a Bogiem. Nie jestem tu po to, aby cię zmieniać. Jestem tu po to, aby się za ciebie modlić. To Twój wybór. Bóg uczynił Cię osobą wolną, i ja to respektuję. Wiecie, co ludzie nam odpowiadali? Kiedy świadkowie przychodzą, naciskają na nas. Kiedy Mormoni przychodzą, naciskają na nas, a Wy respektujecie naszą wolność. Nie próbujecie nami manipulować, aby przyłączyć się do Waszego kościoła. Byłoby miło, jakbyście przyszli, ale wiecie co? Mówiłem im raczej: byłoby miło, jakbyście przyszli, ale tak naprawdę wolę, abyście nie przychodzili. Że co? Mówię poważnie, ale dlaczego? Ponieważ jeśli nie jesteś przekonany co do tych rzeczy, a przyjdziesz do nas, będziemy mieć mnóstwo problemów. Zapraszam zatem, kiedy będziecie w pełni przekonani, w innym przypadku nie przychodźcie. I wiecie, że to im się podobało? Naprawdę. Nie potrzebuję zepsutych jabłek. Jedynie dobre. Byli nieco zszokowani. Czy nie boisz się, że się obrażę? Pytali? Nie, wcale. Po prostu nie chcę, abyś przychodził, przychodziła, zanim nie będziesz przekonany, przekonana. To nie moja sprawa, by cię przyprowadzać do kościoła. To twoja decyzja. Jeśli przyjdziesz, to dobrze. Jeśli nie przyjdziesz, niech Bóg ci błogosławi. Podoba mi się to. Mnie również. Zatem nie ma waszego nauczania, ale jest modlitwa, słuchanie i budowanie przyjacielskiej relacji. Dostarczanie materiałów, wideo do oglądania do ich domów. Kiedy zadają pytania, nie odpowiadamy. Tłumaczyliśmy osobom kolportującym te materiały, aby mówiły tak, jak jest. Nie jestem wystarczająco wyedukowany w tym. Jestem pielęgniarką, jestem inżynierem, jestem rolnikiem. Nie jestem wystarczająco przygotowany, aby udzielać odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Sam potrzebuję więcej to studiować. Ale tu jest DVD, na którym wszystko jest profesjonalnie wytłumaczone. Dlatego byłbym nieuczciwy, gdybym próbował sam to wyjaśniać. Dlatego proszę oglądać po kolei, a na pewno znajdzie Pan, Pani odpowiedzi na swoje pytania. Pozwólcie im w spokoju to oglądać. Lekcje biblijne dostarczane do domu. Po co? Ponieważ w czasie tych 6-7 miesięcy, kiedy dostarczacie im kolejne materiały, mają szansę się z tym oswoić i zrozumieć, a nie jakieś akcje jednomiesięczne. Jak zatem wyglądało to w praktyce? Zadzwoniliśmy do pewnej instytucji. Możecie użyć kogokolwiek innego. I powiedzieliśmy im, że trudno jest nam dostarczyć listownie nasze zaproszenia. Do oglądania naszych lekcji biblijnych. Ile u was kosztowałoby wysłanie takiego zaproszenia? 16 centów. To bardzo tanio. Sam znaczek to jakieś 55 centów. I szykuje nam się podwyżka o jakieś chyba 10 centów. Ile? 55 centów? Taka jest cena na dziś, ale to ma się zmienić. Zatem ta instytucja zajęła się rozesłaniem naszych zaproszeń do domów. Słuchajcie tego, co powiem teraz. Nasze miasto miało jakieś 320 tysięcy mieszkańców, 10 kodów pocztowych. Nigdy nie bierzcie na siebie więcej niż jesteście w stanie udźwignąć dlatego że jeśli zaprosicie całe takie miasto do uczestniczenia w lekcjach biblijnych a możecie dostarczyć tylko 100 materiałów do oglądania to w kolejnym roku kiedy powtórzycie taką akcję nie odpowiedzą na nią bo nikt się do nich nie odezwał dlatego rozsyłaliśmy zaproszenia tylko pod jeden kod pocztowy rocznie zatem był to plan dziesięcioletni jeden kod pocztowy w ciągu roku nie więcej niż moglibyśmy podołać i ten jeden region podzieliliśmy jeszcze na dwie raty Połowę teraz i połowę po dwóch tygodniach. Dlaczego? Ponieważ niektóre osoby odpadały po pierwszych dwóch, trzech lekcjach. Chodziło o to, aby nasi członkowie nie mieli zadyszki, aby ktoś nie opuścił pięciu domostw, a w następnym tygodniu nie miał nikogo, komu miałby zanieść materiały. Dlatego miał dwa domostwa na początek i potem w kolejnych tygodniach znowu dwa, bo część odpadła. Rozumiecie? Przeciętnie każdy wyznawca dostarczał 3-4 lekcje biblijne. Pukacie do drzwi. I wręczacie DVD czy pendrive'a. I to wszystko. Jak to robiliśmy? Mało kto lubi, kiedy ktoś obcy puka do drzwi. Ludzie cenią sobie prywatność i nie chcą, aby ktoś im zakłócał spokój. Niektórzy rozczelniają tylko drzwi zabezpieczone łańcuszkiem i pytają, czego chcesz? Prosił Pan pani o lekcje biblijne. Tu jest Państwa zamówienie wraz z podpisem. Oto lekcja pierwsza. Czemu mi tego nie przysłaliście? Dlatego, że wyrzuciłby to pan pani razem ze wszystkimi innymi reklamami gazetkami. Dlatego chcemy mieć pewność, że dotrze to bezpośrednio do państwa rąk. Z panem Bogiem. A kim jesteś? Przepraszam, ale nie mam czasu. Ale ja mam pytania. Przepraszam, nie jestem księdzem, nie znam odpowiedzi. Przepraszam, nie mam czasu. Muszę jeszcze innym dostarczyć te lekcje. Czemu tak robimy? Mieliśmy pewną osobę, która została zaproszona do środka i wróciła cała zachwycona i dumna. Byłem tam cztery godziny i wszystko im powiedziałem. Następną niedzielę nikt mu już nie otworzył. Ludzie nie są gotowi na wszystko naraz. To tak jak student pierwszego roku, którego poprosilibyście o przeprowadzenie rachunku różniczkowego. Nie dawajcie ludziom więcej niż są w stanie przyswoić. Zatem, kiedy mieliśmy szkolenie, pokazano nam, że kiedy pukasz do drzwi, pukasz i cofasz się dwa kroki. Oto państwa zamówienie: lekcje biblijne. Do widzenia. Zadaniem listonosza nie jest, aby przekonać się do przeczytania korespondencji, on tylko to dostarcza. To twoja sprawa, co z tym zrobisz. Wiecie, jakie ludzie mają odczucia? Myślą, że chcesz im coś sprzedać, albo że chcemy ich zaciągnąć do naszego kościoła. Ale kiedy mówimy do widzenia, oni próbują się czegoś dowiedzieć. Widzą, że nie zależy nam na ich zwerbowaniu, ale że dostarczamy tylko ich zamówienie, więc uspokajają się. W następną niedzielę, kiedy pukamy do drzwi i oznajmiamy, że dostarczamy kolejną lekcję, szeroko otwierają drzwi. O, kolejna lekcja, Bóg zapłać, uśmiechają się, proszę bardzo, miłego oglądania. W kolejną niedzielę, oto lekcja numer 3, proszę. Ludzie dziękowali nam za poświęcony czas i dostarczanie lekcji za darmo do ich domów. Nie ma za co. Nie zadajecie im pytań, czy państwo wierzą w to? Nie mają okazji do powiedzenia nie. Nie zadajecie żadnych pytań. Mówicie, będę za państwa się modlić. Ale kolejnym razem mówicie, chcielibyście się z nimi pomodlić. Jest to bardzo ważne, ponieważ osoby, które studiują Pismo Święte, wierzą w modlitwę. Jeśli wierzą Pismu, to znaczy, że uznają modlitwę. Kiedy mówisz, że chcesz się z nimi pomodlić, a oni pragną się modlić z tobą, to znaczy, że są otwarci, aby powiedzieć ci o swoich problemach. Kiedy ludzie otwierają swoje serca, a ty słuchasz ich i modlisz się o te rzeczy, o których opowiadają, pokazujesz im, że ci naprawdę na nich zależy. Niewiele osób tak robi w dzisiejszym społeczeństwie. Więc mówisz, że chciałbym się za pana, panią pomodlić. O co mogę się modlić w pani, pana imieniu? Modlimy się o to i wychodzimy. W kolejną niedzielę celem było zostać wpuszczonym do środka, wejść do domu czy mieszkania. Tam, gdzie nie weszliśmy, ludzie ostatecznie nie przyjmowali chrztu. Później zapraszaliśmy też ludzi do siebie, do domu albo do restauracji. Chcieliśmy razem z nimi jeść posiłek, bo wtedy ludzie się otwierają. W kolejną niedzielę, kiedy ich odwiedzaliśmy, pytaliśmy, czy możemy się z państwem pomodlić? Osoby, które nie były przekonane i nie były pewne, co odpowiedzieć, pytałem, w czym problem? No bo wie pan, nie mam posprzątane w domu. O, proszę się tym nie przejmować, nie jestem tutaj, aby przeprowadzać inspekcję. Ja się tylko pomodlę i znikam. Rozumiem, że państwo są zajęci, mają dzieci i inne obowiązki. Proszę się nie stresować. Ja też mam swój bałagan. Jakby państwo weszli do mojego biura, to by państwo uwierzyli. No dobrze, proszę wejść. Ludzie, którzy nas wpuszczali do środka, najczęściej byli później ochrzczeni. Wchodziliśmy, modliliśmy się z nimi lub o nich, i wychodziliśmy. Ludzie ci wiedzieli już, że nie jesteśmy dla nich zagrożeniem i nie będziesz chodzić im po domu. Mówiłem też. Że nie chcę modlić się na korytarzu przy wszystkich sąsiadach, czy mogę wejść na chwilę, aby się z nimi pomodlić. W następną niedzielę. Krok po kroku, powoli, zdobywaliśmy ich zaufanie, tak, żeby czuli się komfortowo. W następną niedzielę pytaliśmy, czy możemy wejść i razem obejrzeć dzisiejszą lekcję? Wtedy domownicy mówili, to wejdź i nauczaj. Nie mam mowy, nie jestem od nauczania, sam muszę się uczyć. Poglądajmy razem niech telewizja ich uczy. Obejrzyjmy razem. A myśleliśmy, że będziesz nas uczyć. Nie, nie, sam potrzebuje to poznawać. Bądź pokorny, sam potrzebujesz być uczonym. Obejrzyjmy razem te lekcje. Gdy już obejrzeliście razem i domownicy zaczęli to komentować i mówią, nie podoba mi się to, nie wierzę w te rzeczy, nie próbuj ich przekonywać. No, proszę uwierzyć, po prostu zaakceptuj to. Nie mów przypadkiem, będę się za Państwa modlić, abyście pokutowali lub zmienili swoje zdanie. Zostawcie ich w spokoju. To ich decyzja. Niektóre osoby zrezygnowały z dalszych lekcji, inne wciąż studiowały. Ale po siedmiu, ośmiu miesiącach takich lekcji mają czas myśleć i modlić się o tym. Duch Święty może wywierać swój wpływ. Te osoby miały czas na przemyślenia, o co w tym wszystkim chodzi, zaczęły rozumieć kwestie szabatu, stan umarłych, proroctwa, zaczęli rozumieć Pismo Święte. Nigdy o tym nie słyszałem mówili. Nikt nie poświęcił czasu, aby mi to wyjaśnić. I pragnę, abyście usłyszeli to, co Wam teraz powiem. Po trzech miesiącach tych lekcji, jak długo one trwały? Siedem do dziewięciu miesięcy. Ale po trzech miesiącach, w czasie, gdy wciąż trwały lekcje biblijne, w tym samym czasie rozpoczęliśmy wdrażanie punktu drugiego zaangażowanie społeczne. Jutro omówię szerzej, o co w tym chodzi, oraz czym są seminaria tematyczne i ewangelizacja. Na ten moment musimy skończyć, jest późno i potrzeba trochę odpocząć. Jest bardzo ważne, abyście przyszli jutro rano, aby usłyszeć resztę historii. Musicie zobaczyć pełen obraz. Żeby to robić, nie trzeba być pastorem. Możecie modlić się za wasz zbór, nie będąc pastorem. Nikt ci nie zabrania, abyś modlił się za każdego wyznawcę Twojego zboru. I posłuchajcie mnie uważnie. Nie musicie realizować tego na skalę całego zboru. Możecie to zrobić z kilkoma osobami. Możecie rozpocząć grupę modlitewną u siebie w domu, zapraszając kilku sąsiadów. Zapraszacie ich na niezdrowe lody i na modlitwę. Posłuchaj. Zapraszam Cię do siebie na lody i na wspólną modlitwę. I powiem Wam coś. Ludzie są tak zestresowani dzisiaj, że niewiele osób odmówi Ci modlitwy. Kiedy już zjecie coś i pomodlicie się, nie dotykajcie żadnych doktrynalnych tematów, ale gdy będziecie to robić regularnie, tydzień po tygodniu, zobaczycie, jak nawiązuje się między wami nić przyjaźni i zaufania. Nie uwierzycie. Ale my po prostu boimy się to zrobić, ponieważ nie ufamy Bogu. Ale kiedy zaczniesz się modlić w tej sprawie i zaczniesz to planować, zostaniesz zainspirowany i doświadczysz, jak wspaniale to działa. Zatem tego rodzaju program możecie zrealizować ze swoimi sąsiadami. Nie macie takich doświadczeń, ponieważ nie spróbowaliście. Zaufajcie mi, kiedy spróbujecie, zostaniecie zainspirowani. Witajcie, drodzy. Chciałem zachęcić tych z Was, którzy. Od dłuższego czasu słuchają już wykładów Pawła Goi. Jeśli ktokolwiek z was rozpoczął osobiście albo w swoim zborze ten sposób modlitwy i zaczął doświadczać już Bożego działania, zapraszam, abyście podzielili się swoimi doświadczeniami. Możemy umówić się na telefon albo spotkać się na Zoomie i odbyć taką rozmowę. Myślę, że dla wielu osób będzie to bardzo inspirujące. Będzie to paradygmat modlitwy po godzinach coś, co jest możliwe również i w Polsce. Są osoby, które być może myślą, że to się gdzieś tam może dzieje w Stanach, może gdzieś na Kubie, może gdzieś w innych krajach ale u nas w Polsce to niemożliwe. Dlatego zachęcam, jeśli jesteś osobą, która już zaczęła praktykować modlitwę, i masz doświadczenia z Bogiem. Podziel się z innymi, aby ich zainspirować. Dziękuję wam serdecznie za przesłuchanie tych wykładów i zachęcam do dzielenia się tą wiedzą z innymi. Jeśli takie dalej będzie pragnienie, jest jeszcze godzina wykładów, które opisują dalsze punkty tej prezentacji w sposób bardziej szczegółowy. Jeśli wam na tym zależy, dajcie znać w komentarzach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.